Jak stać się skutecznym menadżerem? Witaj drogi słuchaczu. Dzisiaj mam przyjemność gościć stratega biznesu praktyka TOC Pawła Szmyta, który podzieli się swoimi cennymi wskazówkami na temat tego, jak stać się skutecznym menadżerem. Dzisiejszy gość to prawdziwy ekspert w dziedzinie zarządzania z ogromnym doświadczeniem w kierowaniu zespołami i osiąganiu wybitnych wyników. Jego strategie biznesowe przyniosły sukces nie tylko wielu firmom, ale także rozwinęły umiejętności wielu liderów. Jakie są Twoim zdaniem najlepsze praktyki w tworzeniu strategii opartej właśnie o teorię ograniczeń? My wiemy, że największym ograniczeniem w budowaniu strategii jest sam format dzisiejszego myślenia o celach i ich realizacji. Większość z nas myśli, że po to wyznaczam cel, żeby go w pełni zrealizować. I tu zaczyna się pewna pułapka. Bo jeżeli mam takie poczucie, że cel muszę zrealizować w pełni, to trochę zakotwiczam się w świecie celów tak zwanych smart, czyli tych, które między innymi charakteryzują się tym, że są bardzo realne. Teraz pytanie, realne w jakim świecie? Jak zapewne pamiętasz, ja miałem swoją przygodę bardzo poważną z bieganiem. Przez rok, można powiedzieć, półprofesjonalnie biegałem, bo miałem takie postanowienie, że przebiegnę maraton w 3 godziny. Teraz jak ja ten cel sobie wyznaczałem i mając na uwadze, nie wiem, 12 lat przerwy od poprzedniego ich zawodu w maratonie, który biegałem, to, że poprzedni czas miałem 3,42 i to, że przytyłem po drodze z 10 kilo, jeżeli nie lepiej, to wyznaczanie celu 3,30 byłoby realne i rozsądne. To byłby cel taki myślowy od strony strategicznej, której większość organizacji by wyznaczyła, bo 3,30 po tylu latach, gdzie mimo wszystko nie trenowałem biegania na poważnie, nie ścigałem się, nie szlifowałem tej formy, generalnie byłoby rozsądne. Problem polega na tym, że to nie spowodowałoby przełomowej zmiany mojej koncepcji trenowania. Więc wyznaczając cel na 3 godziny, ja musiałem zmienić wszystkie reguły. Ten cel był nierealny po staremu. Nierealny, ale był w jakiś sposób teoretycznie możliwy, ale zmienię wszystkie reguły gry. I to jest to, co chcemy wywołać w biznesie. Czyli co ja zrobiłem dla przykładu? Zatrudniłem profesjonalnego trenera. Nie obojętnie jakiego, takiego, który był na olimpiadzie. Takiego, który ma życiówkę 2 godziny 12. Zacząłem brać suplementy. Zacząłem trenować na stadionie, a nie gdzieś tam. Zacząłem, nie wiem, kupiłem sobie odpowiednie buty. Okazuje się, że do biegania trzeba mieć wiele par butów. To nie jest takie proste. Zacząłem się inaczej odżywiać. Pojechałem na obóz biegowy. No słuchajcie, w wieku 40 lat pojechać po raz pierwszy na obóz biegowy z ludźmi, którzy jeżdżą od lat, nie? To jest wyzwanie. Ale żeby to zrobić, to ja musiałem zawiesić sobie tak wysoką poprzeczkę, żeby mnie to zmusiło wewnętrznie do zmiany pewnej postawy. A jeszcze jedna konsekwencja. W zmianie, każdej zmianie, najważniejsza jest konsekwencja. I w sporcie oczywiście jest to fundamentalne, ale w każdym obszarze. Teraz, jakbym mógł powiedzieć, każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, na pewno ma swoje doświadczenie, jakbym teraz powiedział, kto z was, nie wiem, podjął dietę i mu się nie udało. Próbował się nauczyć języka obcego i nie do końca wyszło. Chciał zmienić pewne rzeczy, zwyczaje żywieniowe. Chciał jakiś sport trenować. I jakbym spytał to wszystko, czy komuś z was jedną z tych rzeczy się wydarzyło, prawie każdy podniósł rękę, powiedział tak, ja tak miałem. Próbowałem, chciałem, nie wyszło. Albo rzucić palenie chociażby. I powód, dla którego to się nie udaje najczęściej jest to, nie że cel jest zbyt ambitny, tylko że za mało ambitny. Bo ambitny cel nas dyscyplinuje. Ja też robię wyjątki w mojej dyscyplinie treningowej. Jak każdy. Ale jak miałem ten ambitny cel, to ja przez rok z 200 treningów odpuściłem może 2. Mówię może, bo pamiętam tak naprawdę tylko jeden, który odpuściłem. Bo była śnieżyca, dokładnie pamiętam, w którym miejscu byłem i nie mogłem tego treningu zrobić. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest tak istotne, żeby przestrzegać dyscypliny w czymkolwiek robimy. I dlatego ten ambitny cel jest tak ważny. Więc pierwsza rzecz, którą mówimy, to jest ambitny cel, który musi być mega ambitny, taki inspirujący, porywający. Druga rzecz, którą najczęściej robimy wtedy, jak już mamy ten ambitny cel, to próbujemy zrozumieć, jakie są przeszkody tego celu. Tak powstaje, bym powiedział, lista celów pośrednich i mając listę celów pośrednich, które chcemy osiągnąć, tak trochę możemy sobie to wyobrazić jako kolejne etapy wejścia na Everest.
Jeżeli powiemy, że nasz ambitny cel to jest wejście na Everest, to chcemy najpierw, nie wiem, dowiedzieć się, gdzie, w jakim kraju w ogóle ten Everest jest, nie wiem, potem dowiedzieć się, jakie trzeba mieć pozwolenia, potem, nie wiem, zebrać pieniądze, potem wynająć przewodnika, czy wykupić to wejście na ten Everest z jakimś tam przewodnikiem renomowanym. Następnie musimy tam gdzieś polecieć, przejść, wejść, zejść, wrócić. Dlaczego tym mówię? Że w ten sposób my budujemy plany. Wychodząc od ambitnego celu, który jest kompletnie poza zasięgiem naszych starego sposobu funkcjonowania i potem mówimy, dobra, to co trzeba zrobić, żeby przejść tą drogę? I jak tworzymy w ten sposób strategię, to w typowych organizacjach, z którymi pracujemy, i to jest, dlatego mówię, że to działa, po przepracowaniu tej drogi jesteśmy w stanie wyciągnąć między 70 a 80% przekonania od ludzi. A teraz wytłumaczę, co to znaczy. Najczęściej na starcie ambitny cel jest tak zdefiniowany, że nikt na sali nie wierzy w to, że on może wyjść. Wszyscy mówią, że to jest niemożliwe. Natomiast jak przejdziemy tą drogę zrozumienia drogi do celu, to po 3 dniach warsztatów najczęściej 70-80% mamy odpowiedź, że z taką dozą prawdopodobieństwa zrealizujemy cel w pełni. Ten, który jeszcze 3 dni temu był niemożliwy. Więc to jest sposób, jaki my podchodzimy do strategii. Trochę wywrotowy, ale prawda jest taka, że bardzo, bardzo skuteczny, bo powodujący, że ludzie wchodzą poza strefę komfortu. Albo coś, co jest bardzo modne, out of the box. Tak, dzisiaj to pojęcie nabiera coraz większego wydźwięku i wszyscy je stosują. Jakby nie patrzeć cały czas, gdzieś ono jest, no moim zdaniem to jest tak jak z pojęciem holistycznym, które jest nadużywane i dobierane do każdego kontekstu. A mało kto je realnie potrafi zrozumieć i wdrożyć. Raczej stosowane jest tam, gdzie każdy chce pokazać, komu jest wygodnie, a nie tyle wdrożyć to wszystko w praktyce.